Bonjour, się z Wami. Witamy Was w 18 już odcinku Travel Love. Tym samym nasza seria wchodzi w pełnoletność. Dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Dziś zabieramy Was do Kolmar, czyli stolicy Alzacji, którą mieliśmy okazję odwiedzić w sierpniu tego roku. Chcecie wiedzieć, co łączy to miasto z Nowym Jorkiem, Wenecją i polskim Podlasiem? Zostańcie z nami do końca, a wszystko się wyjaśni. Wszyscy gotowi? No to ruszamy w drogę. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia anulowała nasz kwietniowy lot do Wenecji w Italii. Jako jednakże bardzo chcieliśmy Wenecję zobaczyć, a chcieć znaczy móc, to znaleźliśmy sobie namiastkę Wenecji gdzie indziej. Oto więc La Petite Venise, czyli Mała Wenecja w Kolmar. Jest to bardzo malowniczy kawałek miasta położony nad kanałem i bajecznie udekorowany kwiatami, szachulcami i drewnianymi okiennicami, do których chyba mamy jakiś szczególny sentyment. Można tu wykupić turystyczny rejs łódką i obejrzeć Kolmar z poziomu kanału. Trzeba tylko uważać na głowę, bo mosty są tu bardzo niskie. A o prawdziwie wenecki nastrój zadbał dla nas lokalny boys band z największym hitem gondolierów, O Sole Mio. Uwaga, śpiewamy razem. Żartowałem, kocham muzykę, więc nie śpiewam. Ciekawostką jest, że dawniej podatek rzeczny zależny był od głębokości łodzi. Popularne więc stały się te z płaskim dnem i tym samym o małym zanurzeniu. Nad wodą znajdują się także liczne restauracje, w których serwowane są lokalne przysmaki. Bodaj najpopularniejsza z nich przylega do zabytkowego targowiska miejskiego, które działa do dziś. Zastanawiacie się, skąd Wenecja w Kolmar? Otóż dawniej nad wodą mieszkali tu ogrodnicy, którzy swoje warzywa i owoce dostarczali łodziami przypominającymi weneckie gondole. I zapewne stąd zrodziło się owo skojarzenie. La Petite Venise jest najchętniej odwiedzaną dzielnicą Kolmar, zatem zwykle krążą tu prawdziwe tłumy. Wystarczy jednak przejść dodatkowe 100 metrów, by odnaleźć nad wodą oazę ciszy i spokoju, w której można chwilę odpocząć i przygotować się na dalsze zwiedzanie miasta. Gdyby pszczoły z Zalipia wiedziały, ile tu kwiatów, to by wyemigrowały do Alzacji. Zobaczcie, pan reporter przyłapany na filmowaniu. Spójrzmy jeszcze raz na Wenecję. I ruszamy w miasto, by zagubić się w uliczkach, bo takie właśnie zwiedzanie lubimy najbardziej. Oglądacie kanał Travel Love. Trochę jest ciepło, trochę grzeje nas tutaj w Alzacji. Dobrze, że mamy kapelusze, okulary słoneczne, jesteśmy wyposażeni modelowo. A skoro jest tak gorąco, to mamy dla Was kilka łyków historii. Alzacja należy do najstarszych regionów winiarskich na świecie i jest liderem w produkcji win białych. Nic więc dziwnego, że od wieków ościenne ludy próbowały zagarnąć te ziemię. Ta historyczna kraina, wciśnięta pomiędzy Ren i Wogezy, rozciąga się na dwa obecne departamenty. Górny Ren ze stolicą w Kolmar i Dolny z władzami w Strasburgu. Patrząc na karty historii, widać, jak wiele toczono tu walk i jak często Alzacja zmieniała właścicieli. Biorąc pod uwagę ostatnie tysiąclecie, widać, że kraina ta raz była niemiecka, a raz francuska. Póki co, od zakończenia II wojny światowej, Francuzi są górą. Co zamawiasz? Zimną kawę, kawę frappe. Kolmar ma przepiękną starówkę, w której króluje zabudowa szkieletowa o drewnianej konstrukcji, do której w Alzacji najczęściej używano drewna kasztanowego. Belki tworzą szkielet, który wypełniano mieszaniną gliny, kamieni, gruzu, słomy, a niekiedy nawet odchodów zwierząt. W ten sposób powstawał tak zwany mur szachulcowy. Bez wątpienia budynki tego typu są wizytówką całej Alzacji.
Bogatsi mieszczanie dodatkowo upiększali swe domy formowanymi i rzeźbionymi belkami, drewnianymi postaciami czy ozdobnymi okiennicami. Widzicie tę datę? 1581 rok. Wtedy powstała ta studnia. Pomimo wielu wojen i bitew toczących się wokół Kolmar, miasto nigdy poważnie nie ucierpiało. Dlatego na wielu domach do dziś zachowały się daty budowy. Najstarsze, jakie widzieliśmy, pochodziły nawet z XIV wieku. Te wszystkie domki są tak piękne i słodkie, że od tej słodyczy można nabawić się cukrzycy. Musimy przyznać, jesteśmy absolutnie oczarowani zarówno samym Kolmar, jak i innymi miejscami w Alzacji, które udało nam się zjechać, schodzić i zwiedzić. Tu jest jak w sklepie z luksusowymi słodyczami. Nie wiesz, za co chwycić, bo wszystko przyciąga i kusi. Podobno na święta Bożego Narodzenia Francuzi zjeżdżają tu tysiącami, gdyż ta sceneria doskonale pasuje do śniegu, choinek i kolorowych prezentów. Dochodzimy teraz do Placu Dominikańskiego. Jego otoczenie to niemal same restauracje. A stolików jest tu chyba więcej niż gołębi w Krakowie. Oto jesteśmy w Kolmar. Kolmar, bardzo ładne i słodkie miasteczko. W Alzacji. W Alzacji. A co my tu robimy? Słodkie. My sobie jeszcze dosładzamy. Jest tak słodkie, że wciągamy alzackie lody. Co i wam polecamy, albowiem są absolutnie rewelacyjne. Kiedy my spokojnie wciągamy lody, świat pędzi, nie zwracając na nas uwagi. Wiele domów w Kolmar należało dawniej do rodów szlacheckich lub zamożnych kupców. Ten plan pokazuje szlaki pozwalające odwiedzić najciekawsze z nich. Kolmar ma także związki z Polską. Stąd pochodzi Jean-Georg Hafner, twórca łazienek w Gdańskim Brzeźnie oraz kąpieliska w Sopocie. To właśnie on na początku XIX wieku zorganizował kurort w Sopocie i zapoczątkował modę na zdrowy wypoczynek nad polskim morzem. Choć cała zabudowa ma podobny styl, to jednak każdy dom jest inny. Mają różne kolory, różną wysokość i inne okna. Czasem są krzywe i z tak powyginanymi przez wieki belkami, że wręcz nie powinny stać. A jednak te baśniowe domki z piernika nie tylko stoją, ale też mieszkają w nich ludzie. Oglądając je, masz wrażenie, że nie mają kątów prostych. Podłoga ma kilka poziomów, a mieszkańcy do kuchni chodzą pod górkę, zaś przez okno wyglądają klęcząc na kolanach. To prawdziwie baśniowa sceneria. Mieliśmy wrażenie, że za chwilę nad głową przeleci na miotle czarownica, albo na ulicy pojawią się Gretel i Hansel, czyli stworzeni przez braci Grimm, Jaś i Małgosia. I faktycznie widzieliśmy gdzieś tu czarownicę, choć tylko na wystawach sklepów. Jeśli komuś nadal mało wrażeń, to może zajrzeć do Muzeum Unterlinden, przy którym właśnie stoimy. O, popatrz, znają nas tutaj. Pod wieczór robi się wreszcie nieco chłodniej. O tej porze Kolmar wygląda równie zjawiskowo jak w ciągu dnia. Ponownie zapełniają się restauracje, a my idziemy odpocząć po dniu wypełnionym kolorami i ciągłym zachwytem. Następny dzień rozpoczynamy popijając café Allongé w kawiarni tuż przy kolegiacie Świętego Marcina. Kościół ten należy do głównych wizytówek Kolmar. To także jedna z największych świątyń w całym Górnym Renie. Wygrzewamy się w porannym słońcu, korzystając z faktu, że Kolmar należy do najbardziej nasłonecznionych miast we Francji. Co zawdzięcza bliskiemu sąsiedztwu Wogezów. Dziś w planie mamy polowanie na pamiątki w miejscowych sklepikach. Po francuskich ulicach możecie chodzić z zamkniętymi oczami, gdyż po samym zapachu odgadniecie, jaki mijacie teraz sklep. Tu jednak mała przestroga. Odwiedzając Francję, nigdy na początku pobytu nie kupujcie sera, który chcecie zabrać do kraju.
Choćby go trzymać głęboko w lodówce, w folii i w szczelnym pojemniku, to i tak każde otwarcie lodówki wywoła łzawienie oczu i zmusi do wietrzenia mieszkania. Niestety znamy to z autopsji. Na ławeczce przy kościele spotykam moją ulubioną turystkę. I to znów z lodami. Super. Pistache, c'est super. Bon. Très, très bon. W XIX wieku Alzacja została zagarnięta przez rosnącą w siłę Rzeszę Niemiecką. Wtedy popularność zdobyły tu rysunki francuskiego artysty tworzącego pod pseudonimem Oncle Henri, na których przedstawiał sceny z życia alzackiej wsi z nieodłącznym dodatkiem barw francuskiej flagi. Henri, czyli właściwie Jean-Jacques Waltz, dbał w ten sposób o utrzymanie świadomości narodowej Alzaczczyków. Dziś jego imię oraz pracę zobaczyć można dosłownie wszędzie, zarówno w Kolmar, jak i w innych miastach regionu. Kolmar zastanowiło nas, dlaczego wszędzie widzimy wieżę Eiffla. Powiedziałeś wieżę Eiffla? Wróć, statuę wolności. Wszędzie była statua wolności. Na chodnikach, na muralach, w witrynach sklepów, a nawet przy wjeździe do miasta. No i oczywiście na magnesach. Po krótkim dochodzeniu odkryliśmy, że właśnie z Kolmar pochodził Fryderyk August Bartholdi, projektant najbardziej znanego symbolu Nowego Jorku. Ciekawostką jest, że statuę wykonał we Francji nie kto inny jak sam Gustav Eiffel, zaś do Ameryki popłynęła ona w kawałkach statkiem. Statua wolności, będąca darem narodu francuskiego dla amerykańskiego, to najsłynniejsze dzieło Bartholdiego. W Kolmar znajduje się Muzeum Bartholdiego, w którym poznacie historię i etapy powstawania słynnej statuły oraz zobaczycie inne dzieła tego artysty. A w Paryżu stoi bliźniaczka nowojorskiej statui wolności. Czy wiecie, co łączy Alzację z Podlasiem? To bociany, które jak się okazuje wcale nie są tylko polskie. Do Alzacji bocianów przylatują całe tysiące i co więcej są tu uwielbiane. Motyw tego ptaka często występuje w różnych dekoracjach. Bocianie gniazda wieńczą wszystkie najwyższe budynki w każdym alzackim mieście. Jednak o tych pięknych ptakach opowiemy więcej w kolejnych odcinkach tej serii. W Kolmar spotkaliśmy na ulicy miejscowego, który doskonale mówił po polsku. Miał wręcz świetny akcent jak na Francuza. Kupię takie skarpetki. Takie kolorowe z krową. Tu kończymy naszą pierwszą wycieczkę po Alzacji. Dzięki, że byliście z nami. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie nasze filmy. Au revoir! Pa! Jesteście jeszcze? Si vous voulez manger quelque chose, vous devez aller à la restaurant. Krótko mówiąc, poszliśmy coś zjeść.